W dzisiejszym odcinku z rewanżu z królikiem będziemy walczyli z Holy Roman Empire Vassal Swarm oraz spalimy Polskę. Dosłownie dwa razy. Cel nasz jest wypchnięcie, znaczy zdobycie tutaj, no to szacujemy, że to będą 3-4 wojny, no możliwe, że się poddadzą po pierwszej. Zdecydowaliśmy robić tryharda, żeby pokonać to chrę, no ale jak nie robił chrę, to może być ciężko. Ej, naprawdę mam teraz zagwozdkę, jak to grać, czy według planu, czy nie? Tak, gramy to samo, graliśmy. Ogólnie nasz plan na rozgrywkę to jest tutaj zagrać stricte, jakby to powiedzieć, standardowo, jak się to gra na multiku. Lecimy ilościowe, ekonomiczne, bo nie wiemy, czy tak naprawdę oni pójdą w te chre, czy nie pójdą, czy to jest ściema i wiecie, tutaj chcą nam zrobić to psychologicznie, że nie idą w chre. Ale co zobaczymy jeszcze, co będą robili, jakie idee wezmą i to nam wszystko powie. Na początku team sunnicki jest dużo mocniejszy od teamu katolickiego, ale bardzo dużo daje chre, więc gdybyśmy wiedzieli, że oni nie mają naprawdę robić zamiaru chre, to byśmy wzięli słabsze kraje sunnickie. Tymur w Antebellum nie posiada wasali Farsu, Korostanu, Transoksjana, Afganistanu, no ale posiadamy Reconquest Cassius Belli na te terytoria. Mimo to jest to dość upierdliwe, bo często biorą sojusz wzajemnie ze sobą. Dodatkowo trochę na początku królik nam zagwozdkę sprzedał, bo ponoć nie chciał robić Holy Roman Empire, ale na szczęście okazało się być to ściemą. Czy będą to klikali, czy nie będą klikali tych reform, zobaczymy z czasem. Wiem, że jeżeli mamy walczyć z chre, to musimy zagrać w to w odpowiedni sposób, tak? Bo chre daje jednak tą przewagę do wysyłania cały czas wojska przez ilość bota, chociaż można to naprawdę też fajnie sobie z tym poradzić. No i mieliśmy plan na poradzenie sobie z tym opracowany. No mam nadzieję, że zrobią to chre, bo nie ukrywam, że najbardziej by mi zależało na tym, żebyśmy walczyli przeciwko chre. Mówimy o naszych planach w skrócie znowu na poradzenie sobie z królikiem i czy realnie królik będzie robił to chre, czy nie będzie robił chre. Oraz, że ja mam tu troszeczkę przewalone na początku, bo mam durne wojny, które będą w większości okupowały mój kraj, więc to jest dość ciężkie. Nasz team jest sunni. Gramy Andaluzja, Never gra na... Boże, tylko innego gracza zaprezentuję. Na Nizaridach oraz ja gram na Tymurydach, tak? Wybaczcie, że tak w skrócie, no, znaczy bardzo ogólnikowo mówię, no ale tutaj naprawdę mam ciężkie wojny na początku. Na południu tylko drogę do Złota Etiopii i potem w ten sposób gramy tutaj, na Anatolię. Ten bot jest tak głupi, że idzie mi na stolicę. Wbijamy się w przeciwnika, zobaczymy, czy go pokonamy. A właśnie, ja wiem, o czym zapomniałem. Fokus. Miał ten fokus być już od dawna, no ale jestem blondyną. Jesteś blondyną? Dzisiaj chyba jestem. Patrzcie, jak to zrobiłem. No bo zrobiłem tak, że wpisywałem podczas retreata armię przeciwnika i myślałem, że się nawzajem stakwajpują, ale niestety nie. Ale i tak śmiesznie wyszło. Fars ma z kimś wojnę. No a to już walić, to będziemy mieli łatwy teraz dostęp. To ja kończę Etiopię i to poczekam na ciebie z tym farsem, bo jak ja będę musiał się męczyć z tymi nacjami tam na południu, to mnie szlak trafi. Tym razem renesans odpalił się w Wenecji. To zapomnieliśmy ci powiedzieć, że ty wprowadzasz renesans. O, drogi kost, 5%. I ważne, żebyś wprowadził go w Kairze i w Kairze miał trzeciopoziomowe Trade Center. Nie pamiętam, czy masz z misji, czy nie. W Kairze? A nie przypadkiem w Rashid? W Aleksandrii chcesz? Nie Rashid? Aleksandria. Nie no, Kair jest, ma centrum i do tego masz kloty. Masz tu najtańsze to. Kair to jest prowincja która? Kair. No nie ma takiej prowincji Kairu, nie? Masz, tylko ona się pisze Kahirach. To jest Kair. Od razu no i pierwsza wojna za Dabi. Czekaj, jak to zaatakuje, to nie ma Persji, jest Afganistan, jest Hormuz i Czagatajowie są, bo ja nie chcę tego. I co, pomożesz mi w tej kolejnej wojnie, czy nie? A jakiej wojnie? Z Farsem i byś musiał Oman to oraz tak, Jasut. To tak, kafę, ja jedna, zdobywam już. Jedna armia tam będzie mi potrzebna w sumie. Korda. Czy nie zrobić sobie fokusu na administracyjne? No ja zrobiłem fokus na militarny, bo praktycznie nie potrzebuję administracyjnych, ale u ciebie też jest to dobry pomysł. Czy chodzi o to, że ja mam władcę szóstkowego kolejnego? Czekaj, to już cię wołam do tej wojny kolejnej, Call to Urms. No to możesz wysłać jedną armię, bo to są dwie stolice jedynkowe do tego, do okupowania. Tylko ja nie mam jak przejść stąd po prostu. Łatwiej się to anektuje niż podbija. Dobra, ja mogę white peace'ować, no Boże, serio. Na razie idzie spoko, tylko musimy poczekać na moment tutaj zaatakowania tego. O mój Boże! Co? Polska! Co zrobiła? Nie wiem, czy zaraz jakiegoś kraju nie wezmą innego. No Polska zaraz wojnę przegrywa. No bez jaj! Co? No bo Persję zaatakowałem i akurat bunty wygrały. No zobaczcie to, Persja stała się odbiła. A no, bez kitu. No dobra, to zajmę całą tą Persję. No to jest jaki peszek, no zajmę całą tą Persję. No to jest pech jeden. No gdyby to się stało, jakbym był wasalem, to bym się... Znaczy jakby była już moim wasalem, to bym się cieszył, a tak to peszek, no co ja poradzę, no. Tymur! Co? Idź sobie stąd. Ale przecież mnie tam nie ma u ciebie. Z Transoksjana, nie ja. Ty, Transoksjana. Akesh mi. To idź ją strzyść.
Właśnie idę. Od transokcjany wziąłem tylko i wyłącznie pieniądze, żeby mieć jak najkrótszy trus z nią. No i teraz w sumie wyjmujemy kolejne kraje, ale jednocześnie, żebym trochę się spłacił. Najkrótszy trust, jaki możesz wziąć, to jest 5 lat. Za golda dostałem plus 2 lata, bo 25%. 2,5 roku tam za golda. 3 do Siege'a! Oh my god! Takiego generała potrzebował ten kraj. Oczywiście, Frank, ale Frankia to nic nie... Jeżeli by raszował ideę, to na Franki nie jest nic dziwnego, że jest mega zacofany, no. Myślę, że tutaj raczej w tym rejonie będzie Andaluzja, bo Nizarit musi to podbić. No, a ja będę to podbijał tutaj, więc... Więc teraz, że nie zostawiłem tej Persji, to nie będę miał na czym farmić legalizmu. Atakowałem teraz Afganistan. No, tu jest dużo krajów po tej stronie, ale Afganistan też ma jakąś wojnę. No, moim celem będzie wywhitepeace'owanie Delhi z tej wojny. No, musimy mieć Afganistan dla nas zdobyty, bo będę mógł wtedy zrobić Sirhind moim wasalem, a bez tego to jest taki troszeczkę klops. Tutaj niech mi lecą, zrobią Carpet Siege'a na wszystkim i w sumie, no, tak będzie najlepiej, no. No, ja już wprowadzę renesans, tylko że ja wam nie wyślę go. Jak to? Czemu nie? To by wyślę, ale jemu nie. No nie, no idzie w swoją stronę, no. To jest normal? Tak. A nie? Nie. Wiem. To jest normal raczej. Tak, bo ten Bizancjum naprawdę sporo armii ma. Nie, no normal raczej. To Bizancjum. Nie, normal, normal. Wiem, wiem. Frankia ma 6 TH646, to już nadrobił, ma chyba lepszego władcę. Imperialne 3 ma. No Polska zajęła kopalnię złota. Jedną i teraz chyba bierze drugą. I teraz dopiero drugą. Nie. Ma. Nie, jeszcze nie. No ale nie, no, nie ma wojny? Nie, nie ma wojny. A nie, to myślałem, że dobra ma wojnę. No to nie, no to jednak kopalnia złota to tak trochę mały na ten czas. Jeszcze nie jest zdewowana. 90% na autonomii, na złocie. No. No i w zasadzie Delhi zaraz wywhitepeace'ujemy, jak tylko to wezmę. Mówię, tu mi wezmę, no, tak, żeby mieć jak najkrótsze trusę, 7 lat i tak dalej. Oj, humiliata nie zrobiłem. No i został nam tylko Afganistan. Od reszty hajsy wziąłem. No i w zasadzie teraz jemy Afganistan, no. Nie rozumiem tego, czemu mam Call for Peace, jak jeszcze nie wygrywam tej wojny. Przecież Sindh fajnie byłoby zaatakować osobno, bo tutaj mamy dostęp do Gujaratu. Bardzo ważnego trade node'a wtedy. Polak poszedł w spinach ideas. No to leci w jakąś armii kawalerię, no. 800 golda potrzebuje, ktoś ma? Aha, na pewno. No nie masz takich drobnych? Co to jest dla Nizarida? No ja sobie zaraz będę mógł brać za sprzedaż ziemi. Ja pożyczki jeszcze mam, chłopie. Dobra, rozwiążę najemników. Już normalną armię zrekrutujemy. Mogę mieć 48 tysięcy. Okej, no to będziemy normalne wojny za chwilę mogli tutaj dalej toczyć. Okej, mamy galerki. Kuźwa. I chyba teraz się ma tak na transoksjane. Hormuz, Sistan i Czagatajów zaatakujemy. Wyjebiście. Tak, 1550, znaczy 1469, a jeszcze nie w Indiach. A dupa tam, już jestem, mam jedną prowincję. Ale dobra, atak na transoksjane, wziąłem was do tej wojny. Tutaj 5-letni trus, żeby to zaatakować od razu. No, Anglia to gra jak CK Kielce, ekonomia, profesjonalizm, no. Czyli będą, ubergenerałowie. Tak, będą ubergenerałowie. Ej, no ale pierwsze koty za płoty od transoksjany wzięte. I wreszcie mam system fortów, jaki taki w tym kraju, no. To jest po prostu, chociaż na razie mam za bardzo nadźgana, ale do poprawy to jest jeszcze. Shivran, okej, okay, to jakbyśmy to zaatakowali. Shivran raczej nie... Ej, to w sumie czekajcie, bo możemy tak zaatakować. No, Shivran odpowie. Teraz to zajmiemy. Ja muszę ten cały trade region perski zająć dla siebie. Nogaj ciśnie transokcjane. Ej, to nawet dobrze, bo jeżeli tutaj podbiję te terytoria, to będę mógł cisnąć Nogaja. A on ma Krym i Uzbek, to też. Tu jest 500 golda, Krym 300 będzie miał. Ale są łatwe kraje do podbicia, bo najczęściej fortów nie mają żadnych, więc szybko po prostu padają. I w sumie moglibyśmy potem Karakunjul atakować na dwie wojny. No możemy. Ja. I nawet nie sprawdziłem koalicji, kurde. A to są wysoko kosztowe prowincje. Oj. Dobra, płacony jestem. No to teraz handel trzeba robić. Tu jest ładnie. I się zastanawiam, które centra do trzeciego poziomu rozwinąć. Ej, a w regionie można mieć tylko jedno trójkowe, nie? Tak. Bo ten w stolicy jest, kurde, najsłabszy. Niepotrzebnie stolicę rozwijałem do trzeciego poziomu. No to chyba tu mnie czeka. Tu i tu. Tu jest ładny też. Dobra, wojna z Delhi i atakujemy teraz tak, Sirhind, żeby szybko wyjąć, Delhi, no to ominę, tutaj zniszczę ich armię, skieruję się na Gujarat i następnie Bengal, żeby też wyjąć za hajsy. No i lecimy na Gujarat. Ej, napis się popsuł, przesunąłeś się. Tak? Tak. Ja zaraz zobaczę z ciekawości. No, tu będzie raczej ładna bitwa. Się w to wbijemy, on dośle posiłki, ale tak na tych minusach powinien przegrać. Bardziej, że mamy generała z szokiem tutaj. No nawet nie dochodzi, patrzcie. To jest tak łeb całej armii, kurde, okej.
tutaj wezmę jakieś tysiączki sobie zrekrutuję, bo mi się nie chce całą armią latać, żeby to odbić, te dwie rzeczy. No i no teraz kolejna wojna szybka, o to będzie, tutaj te prowincje. I w sumie już mogę zacząć anektować Sirhind, bo już swoją rolę spełnił. No odbiłem te prowincje i nie mam koalicji na twarz. I co jest najważniejsze, tu możemy też poprawić teraz relacje z Bachmanisem i może pomoże z Gujaratem. I zobaczmy, czy tutaj mogę coś, no bardzo mało, no poczekamy do Jampuru, aż będzie więcej hajsu. Jak ci idzie? No słabo, najgorzej z nas wszystkich mam tutaj, widzicie. Andaluzja już przebiła Ming. O nie. Nizar idzie, Timur. Już doganiam. No dużo niestety mi brakuje do skończenia idei, no. Tutaj 3, tutaj 4 w ekonomicznych, no. No nie jestem zadowolony z tego, jak to idzie, no ale też muszę już budować budynki. Zastanawiam się, czy nie zrobić planowanego bankruta. Robienie bankruta to exploit? Kurde, jest różnica, kiedy robisz bankruta typu robię z siebie bankruta, bo wysłałem wszystkim innym hajsy i niech się za to budują. A jest różnica, jak robisz planowanego bankruta, no. Że sam siebie zabudowujesz, odczekujesz i robisz bankruta, no, na sobie. To jest normalne granie, no. Tutaj nie ma żadnego exploita. Nie no, ale teraz to jest tak czy siak dobry moment na to, żeby ekonomię podbić i potem dalej ruszyć z dużymi podbojami, co znowu tak powinno zboostować, no. Najważniejsze to jest tę ideę zrobić. Bo teraz musiałem trochę gorzej dewować przez to, że właśnie nie miałem dobrych punktów. Przecież to jest jakiś szatan na tej Polsce. O, wczoraj graliśmy testowego, też miał 666. Ja wczoraj też kupiłem 666 testowego. Coś w tym jest, idź do kościoła i piwo doświecone. No to my mamy zastępstwo za Nevera, bo mu się nie załadowało. No moglibyśmy te forsy górskie zdobyć. No w zasadzie pierwszą wojnę już możemy zrobić, no ale rzeczywiście my wolimy sobie poczekać, aż stworzą to chre, bo obecnie mamy gigantyczną przewagę nad nimi. Więc wolimy stworzyć tę pierwszą wojnę, jak będzie chre. Chociaż jeżeli nam dadzą radę, jak będziemy mieli chre, no to już... Nie wiem, czy się w ogóle nie podadzą. Czekaj, no wejdźmy. No mają raz, dwa, trzy reformy mają. I ta trzecia będzie musiała być raz, dwa liczona, bo nas tu i abym na ich miejscu robił tą reformę. Tak jak mówiłem. No czekajcie, bo ja teraz tak. To pobudowałem, tamto pobudowałem, to integruję. Manufaktur nie mam, to jeden... A, ja wiem! Never, chodź Quara Kunjul ściśniemy. No tak, już to robimy. Bo wtedy byśmy Quara Kunjul pocisnęli, miałbym cały handel dla siebie. Calutenki. To czekaj, armia w górę, cała w sumie, forty w górę. Dobra, to ja atakuję tego Quara Kunjul. Jak mam już teraz tą wojnę z Quara Kunjul, no to tak. Tutaj zaatakuję je. O, czekajcie, mam dużo armii. Woła się do wojny, czy... Nie, do atakuj osobno, po co mam cię wołać? Aha, no dobra, w sumie rację. No ty chcesz jakieś prowincje, ja chcę, tak? Nie, nic od niego nie chcę. A nie, no... On nic nie potrzebuje od nich. Nie? No myślałem, że będzie brał te terytoria. No to mogę cię zawołać w takim razie, no. W sumie wtedy. To jak no chcesz. Wbiłem. Okej, dobra. Mogę wam powiedzieć nasz plan, mniej więcej, znaczy mój plan ataku, bo w sumie nawet nie dyskutowaliśmy tego za bardzo, ale mniej więcej to ja widzę tak, że Nizarit i Andaluzja będą atakowali z tej strony, a ja lecę tutaj od tej strony atakować. To spowoduje, że część wojsk Hre pójdzie tu walczyć, a część będzie walczyła tutaj. Bo bot jest głupi. Bot jest głupi. Jedyne co by wtedy mógł zrobić królik, to wziąć 1000 wojska i kazać dołączyć się wszystkim botom do tego. Ale to powoduje, że ma jeden duży stack, którym się wbija i nie wykorzysta przewagi dosyłania wojska. A ja mam znowu, a mi się wydaje, że jednak najbardziej bolesne jest to w całej tej strategii z Hred, jest to, że on dosyła wojsko cały czas, non-topper dosyła wojsko, rekrutuje małe tysiączki i dosyła, przez co nie spadają morale, albo spadają o wiele wolniej te morale, co jest mega problematyczne w bitwach PvP, tak, takie dosyłanie, bo to jest... Ale znowu jak rozbijecie, właśnie mówię, bota na dwie bitwy czy coś, to bot jest głupi. Bot jest po prostu głupi, nie dołączy tam, gdzie powinien, tak realnie, no. Nie wiem, jak to inaczej jeszcze mogę wam powiedzieć. No i będzie szło niekoniecznie tam, gdzie jest potrzebne, tylko po prostu pójdzie gdzieś, tak? Ewentualnie no, może być na dojść do takiej sytuacji, że będzie szło w tą stronę, zobaczy, że ja na przykład atakuję Polskę i zawróci i pójdzie w tą stronę. Więc taki mamy plan na chrę, no. Ogłupić bota, no. Znaczy, taki ja mam plan, bo z nikim jeszcze nie dyskutowałem, ale wydaje mi się to sensownym planem. I mam nadzieję, że Never i CK się ze mną zgadzają. Tak. Jak tam CK, zgadzasz się? Jaki był plan? Ja tu się produkuję, a ten jaki był plan? No co za typek? No to tak dziwnie, no może też pod iluś poszli, nie wiem czemu tak zrobili, no ale... Reakcja u królika musi być bezcenna, jak zobaczyli, że wszyscy tutaj bierzemy teraz tą złotą erę. Oni też! No ale Francja to źle, Francja powinna wziąć dużo wcześniej tą golden erę.
No. W styczniu bierzemy techa dopiero. Ja zarabiam tyle samo na produkcji, tyle co na taksach, co na tradzie. Jestem równomierny. No ja u mnie w czaty, że z tego co piszą, to chcą, żebym ja robił backstaba. No to zróbmy tak, że Nizaridzi i Andaluzja będą atakowali tutaj frontalnie przez góry, tak? A ja pójdę robić backstaba na Polsce. Ewentualnie, jeżeli będzie jakaś druga wojna czy coś, no to wtedy ten... możemy się pozamieniać rolami. No, zaraz powinien kolejną reformę przeprowadzać królik i od tego czasu to 5 lat. Czy tam 4, nie 4, bo to o połowa czasu mu przyspieszę. No. Dobra, wprowadził. Tak? No. Tak, nawet mamy tą reformację w dwóch miejscach czy coś. I, nie, trzy! Trzy, bo jednocześnie, czekaj, protestanci się pojawili i trzy jednocześnie. I o kurde, to jest gorsze niż jak ja miałem. Ale rzeczywiście, to jedyne co może tutaj wpłynąć teraz negatywnie, to, że dużo księstw na przykład nie dołączy do jego chre. I tu może być ten pies pogrzebany. Kurde, cztery centra? Czekaj, jedno, drugie, trzecie, czwarte, no. Racja. Jeszcze tak się porozstawiały. No my ich chcemy strollować, więc wojna będzie za niedługo. Do 2 lat wojna będzie. No to pierwsza wojna. Wojna! No i ja sobie tutaj dalej przeklikuję i zaraz będę tam szedł na tą Polskę, bo ona i tak musi najpierw polecieć do was, więc lepiej, żebym się tam nie pojawiał na początku w okolicy. Więc lepiej jest to robić na ostrożnie. Tym bardziej, że warto też sobie zostawić przejścia wszelkie gdzieś tam. Jarl Prestige, National Unrest, Missionary. Nie ma co się też spieszyć. Czekajcie, generała mam od morali. No development niech będzie na razie. I tam kupują mi to Konstantynopol. Kto? No boty. Sycylia, te inne pierdoły. A to też jest Lombardia. To weź flotę postaw, żeby ci nie przeszli dalej. To potem ci pójdę, to poczyszczę. Ale ja przegram z nimi. Nie. Nie masz floty? Wróć się do mnie, bo panie... Musisz się wrócić do mnie, bo musimy mieć 2 kanony staki u siebie. No dobra, to pójdę ci ten Konstantynopol wyczyścić na razie z botów. Myślałem, że masz flotę. Zaraz zrobimy Sea Liona Anglikowi. Sea Lion? Co to znaczy? Morskiego lwa? Lądowanie na Wyspach Brytyjskich. Aha. Kurde. No nie mówcie, że nie zdobyłem tego fortu przed upadkiem Konstantynopola. Dobra, pierdzieli szturmy. Jak zobaczycie desant na WB, to jest XD. Po prostu jedno wielkie. Dobra, Konstantynopol odbity. Ale nie musiałem dosyłać wszystkich tych armii. Dobra, biorę idę na stąd. A ja lecę na Warszawę. Albo nie lecę na Warszawę, bo nie mam przejścia. Kurde. I to jest duży błąd, który często osoby popełniają na multi, że sami nie biorą przejść od botów. Pamiętajcie, żeby się zabezpieczać, albo często jeszcze zostawiać na przykład po 1000, żeby przeciwnik nie mógł cofnąć wojska. Tak widziałem już parę takich stack wipe'ów. Dobra, i w sumie te dalsze tutaj przejścia możemy cofnąć. Czaty. Pierwsze 28 dni kliknęło. No, dłuższe obleganie. A jest tu Polska też? Nie. Tu gdzie ona jest, bo nie ma jej tam. Kto mi z czatu sprzedał, że mam robić backstaby, że tam Polski nie ma? Warszawa padła po 113 dniach. Kto trafił? Palę Warszawę. Nie, bo... Znaczy, w sumie tak powinienem teraz to rozegrać, nie? Że każdą prowincję, którą zdobędę, to mu palę, nie? Tak powinienem zrobić. I w sumie może tak zrobię. Co? Zastałem Polskę drewnianą, opuściłem spopieloną. Można tak powiedzieć. Nie wiem, no Carpet Siege'a mu tu walność na tej Polsce? No multiku Carpet Siege'a walić, kurde. Takich rzeczy jeszcze nie widziałem. Tak trochę hardo. Mogą iść do ciebie. Do mnie? Most nikogo nie ma. No to się cofną na najwyżej, no mam przejścia wzięte. A jeżeli odpuścili Frankię na rzecz Polski, to jest GG w tym momencie. Tak się nie powinno tego robić. Kurde, Polska zapamięta inwazję Tymuryda, gorzej niż Chojnicki. Ja zacząłem od atakowania Polski, każdą inną prowincję zdobywałem, a następnie po jej zlutowaniu paliłem. Nieopłacalne jest to w większości wypadków na PvP, opłaca się co najwyżej palić forty, żeby tam przeciwnik wolniej dosyłał wojska, no ale tutaj dostałem pewnej głupawki wraz z czatem na Twitchu, jak graliśmy, że miałem po prostu zostawić Polskę totalnie zdewastowaną, no co też się udało. W międzyczasie jeszcze wpadliśmy na głupi plan, że przebije się do chłopaków, bo gracz na Polsce nie stanowił żadnego wyzwania, nie
nie dosłał tutaj żadnej armii swojej. Chyba tylko raz mi stakował 1000 wojska gdzieś tam swoim atakiem znienacka. No ale jak tylko ruszyłem, żeby go dalej pobić, no to już tego wojska nie było. Okazało się, że dalej połączył je z wojskami Franki i Anglii jeszcze wtedy. W międzyczasie to było też dość śmieszne. We dwójkę Nizarit i Andaluzja dawali radę trzem tak naprawdę krajom w tym momencie bez większego problemu. Ale to właśnie pokazuje tą przewagę właśnie państw sunnickich na tej modyfikacji na samym początku, zanim cesarz stworzy Holy Roman Empire. Sami przecież przegraliśmy pierwszą wojnę poprzednio, bo jednak wojsk sunnickich jest zazwyczaj w pierwszej wojnie dużo więcej, no i po prostu zalewają przeciwnika, który no, nie może realnie się mu przeciwstawić. Ej chłopaki, mamy im robić backstaba, bo ja tu mogę dojść tym murem. Popatrzcie, ja mogę to zrobić, mogę tu dojść tym murem i się wbijać w im w plecy. Dobra, bo my wysyłamy wam peace deala zaraz, za dwie prowincje, żeby lecieć misjami. Oddajecie się? No, a to chcecie dalej się bić, tak? Znaczy, możemy się bić dalej, no. Nie no jak bić, przecież się poddajecie, tak? Hołdzie po prostu przyjmiecie przekazanie dwóch prowincji przez tą Frankię. Nie widzisz, jak tam Bułgaria jest oblegana ładnie. Dobra, wysyłaj o te dwie prowincje. Jakim cudem mam... Wy mieliście większe straty od nas. No właśnie, jakim cudem? Może te hordy Andaluzjan sobie Attrition wbijały na mojej ziemi? Może o to chodzi? Przeprowadził królik reformy. Więc już teraz ma chry. I chyba wszystko mu weszło, oprócz tam papieża i Dithmarschen. Z tego, co czyli mówił? Jak, no papież to jakiś dziwny jest ten. No na tej modyfikacji. I wziął bankruta też już. I ponoć nie ma Liberty Desire. No ale zrobiłem też kopię save'a, więc... I oni chcą 20 lat pokoju. No chyba to pasuje, nie? Mamy ograniczenie, że sunnici przez to, że są mocniejsi, mogą tylko w ten sposób podbijać, że misjami. No to mamy kolejną misję NATO. Że to musimy podbić od nich. Ale zobaczcie, jak pięknie Warszawa płonie i cała Polska. Wszędzie są dymy, wszędzie są dymy. Zaraz stolicę przenoszę do Teheranu i zaczynam dewowanie. No dobra. Ja może Iran wypuścimy? No w sumie mogę wypuścić Iran. Czy ja sobie Iran wypuszczę? Ja sobie Iran wypuszczę. Ja sobie Iran wypuszczę. No i resztę podbiję jeszcze kiedy indziej tutaj tych terytoriów. Dobra, kolejna idea. Wzięta. Czekajcie, ja przegiąłem teraz! O kurde! Po co ja to dewowałem? Czym przegiąłeś? No, ale jak myślisz, czym mogłem przegiąć? Dewując. O kur... 40? Z czym mogłem przegiąć, dewując, no? Ile punktów straciłeś? Niepotrzebnie? Nie, chodzi mi o gathering, że przegiąłem z gatheringiem, że przekraczam setkę już praktycznie. Zobaczcie na mój income, jak te manufaktury się zrobiły! No, no dawać, jeszcze 100 dni, jeszcze 100 dni. A po co ci 100 dni? Do końca manufaktur. Cię przegonić. Mam nadzieję, że cię przegonię. Jak nie, to idę out. Dobra, atakuję Kwarakunjul. Tu czekam na koniec wojny Delhi z czymś tam i będziemy się w Indie wbijali dalej. Ale Indie to sobie zrobi jakiegoś wasala, może Sindh zdobędę na... Ej, Sindh na wasala? Tak, Sindh na wasala i te wszystkie terytoria tutaj mu przekażę. Dobra, i teraz tak, czekajcie. Create subject... I co, mam grać Irakiem, nie? I Armenia. Cztery prowincje. Koptów ma być wiara, o kurde. To niedobrze. Można było pofarmić trochę złota tutaj. To jest Gujarat, Sindh, no Cassius Belli, kurde. Ty masz Irak, prawda? To ja mogę Irakowi oddać klejmy. No możesz oddać klejmy. No w sumie to tak, możesz tak zrobić. A nie wiem, czy nie zapłacisz. Jaki plan na atak? Że teraz Never idzie backstabować Polska i Jacka Kielce atakujemy, czy jak? Wydaje mi się, że to samo robimy, bo w sumie chyba ja wydam większy ciebie, force limit. No masz większy. Jak to wygląda? Masz większy. No to tylko 10, to nie jest dużo w sumie. Tylko jak ja wprowadzę jeszcze te dwie, te trzy rzeczy, to ja będę miał 120 dyscypliny. Naprawdę? Wyjebiste są te zbroje, ty mura. Wojna! O kurwa, same forty. Dobra, lecimy na dwójce, bo to i tak będzie lagowało. No. Nie no, atakujemy, no. No teraz walczymy z takim czymś. No i widać, że nie ma sojuszy, co jest dziwne, bo ja bym brał tą Sycylię na jego miejscu, tak czy siak. Wenecja mi dała dukaty. Lecimy na Warszawę, to co, znowu spalić Warszawę? Tak. Dobra, tak. Gdzie jest ich wojsko? Ej, może przyjdą na mnie najpierw, kurde. Ja, że oni powinni wiedzieć, żeby tu... Ej, czekaj, bo może teraz przejście sobie wzięli. Czekaj, sprawdźmy ich przejścia. Ej, jeszcze Polsce może walnąć koalicja w sumie. Jeżeli ją przeoramy. No bo to... Kurde, ej, teraz ja tych przejść nie sprawdzę. No, nie. Jest to.
Niderydy! O, Warszawa padła, dobra, czekajcie na Kraków. I znowu atakujemy Polskę i ją palimy. Dokładnie ta sama strategia co poprzednio. Zajmuję prowincję, palę głównie teraz forty tym razem, żeby jej nie spalić całkowicie, ale lutuję po kolei każdą prowincję. To jest Polska, która patrzy, to jest zły build ma. 14-8. On powinien totalnie odpuścić to. Na dwóch minusach się biją nasi. Tutaj widzę, że lecą, będą wam się wbijali w tyły jakąś małą armią. Chyba. Ale gdzie są armie bota? Wchodził. O mój Boże, wiem co królik zrobił. Królik z Hreswarma zebrał w dwóch armiach. Chyba. W trzech armiach? Kurde, nie wiem jak on to zrobił, no ale dobra. Tutaj się nie będę wypowiadał, bo sam nie miałem okazji przetestować, co lepiej działa, tak, na tym Hreswarmie. Ale zobaczcie, jak tutaj to wygląda. No tą bitwę chyba przegramy, chociaż... Nie, to jest drugi... Dosłaj. Bo nam wtedy, jak my graliśmy, to ten Hreswarm cały czas dochodził, tak? A tutaj rzucili to w dwóch tych i na moralkach przegrajemy. Chyba, nie wiem. O, tutaj leci kolejna armia. I w sumie zobaczmy to liczbę... Ta u góry przegra. No, zaraz tam wchodź. Czy da się tu jakoś to podejrzeć, jak to, bo tu nie widzimy tej wojny w tym momencie całej, żeby zobaczyć te liczby. No ale to wiadomo było, że Polska będzie skończona, no. Chyba, że teraz na mnie pójdą tutaj, no ale to by musieli pójść w ten, no ja mogę się wycofać zawsze. I oni sobie to oblegną, ja nie mam zamiaru, wiecie, ginąć za Polskę, że tak powiem. Bo to jest bez sensu. Czemu nie puszujemy? No nie wiem, bo tutaj akurat robi CK. I ten, mają jakieś inne plany najwidoczniej. Ewentualnie regenerują siły, bo tu prawie przegraliśmy bitwę. I tutaj bardzo dużo wojska stracili. Więc wiesz, puszować nie ma sensu. Ja zawsze tak robię, że puszuję i przegrywam przez to. Bo nagle, wiecie, armie mi się, mimo iż mam liczby, to mi się armie załamują. A Europka jest jednak taką grą, gdzie lepiej zająć terytorium, dosłać regimenty i tak dalej, nie? Żeby się zregenerowały. No zobaczcie, Frankia, oni w ogóle nie wykorzystują to, że mają te 300 tysięcy force limitu. Zobaczcie, gdyby mieli ten force limit, wygraliby poprzednio. Ja nie wiem, czemu tak to robią, no. Ja wiem, znaczy, domyślam się, że pewnie Frankia mówi, że nie ma pieniędzy, no ale to te pieniądze powinna dać mu Anglia. Chyba. No Anglia zarabia mniej niż ja, więc też trochę tak śmiesznie. Ej. Tymur, Andaluzja 190, Tymur 185. No ale nadal, no Anglia na bank nie wydaje 130 golda na swoje wojsko, no. To ja nie wiem, na co oni wydają te pieniądze. Ja też nie wiem. Bo w sumie oni by nawet to wygrali, kurde, gdyby tak poszli pod bankruta. Ta Frankia teraz może wziąć naprawdę, nie wiem, z 60-70 tysięcy golda depta może mieć. Ja w ogóle zamienię się. Serio, idźcie do królika i mu to powiedzcie. On może mieć gigantycznego depta, potem robi kolejnego bankruta, a my przegrywamy wojnę. No zajmę te przybrzeżne do Rygi i idę do was, no. Zacznę zajmować od północy tereny. Jak ty będziesz, to po prostu będziemy wchodzić w nich już. No i zobaczcie, jak to wygląda. Gdyby tu było 300 tysięcy dodatkowego wojska, no 200 tysięcy wojska królika, nie wygralibyśmy tego w życiu. A teraz tu mamy przewagę w moralach i tu już nie muszą chłopaki dosyłać. Tutaj też już teraz dosłali, jest przewaga w moralach i dochodzi jakieś kolejne wojsko. Ja podczas tej wojny zacząłem zarabiać o 20 golda więcej niż przed wojną. Jestem już top 1. I po tej wojnie spłacam Andaluzję. No ale też tak na dobrą sprawę tą Frankią można się bronić tutaj dalej. Bo samo to, że my zajmiemy Paryż i tak dalej, no to nie jest koniec gry, do królik nie traci wtedy ekonomii, bo jego ekonomia to chre. Czyli to wszystko. Ej, oni chyba na mnie idą. Tak, idę na ciebie, no. Dobra, to przegram. Przegram. Idziemy na Paryż szybko? No to... Polska przyszła i ucieka. Czekaj, to ja tu palę wszystko, żeby wolniej szli teraz. Na Nemours pójdź tą 50, jak możesz, dobra? Zobaczmy te statystyki Polaków. Polska powinna mi zmierzyć. A to duże straty powinna mi zrobić. Ja pójdę na... Ale nie miał generała, typek. O, biją, no, nie. Bo już jest u Lukasa, wszystko jest. Dobra, no niech mi biją, no ja wiedziałem, że to w pierdol dostanę. No ta no. Kto by kraj poblegany. nie tak źle. Serio, no widzicie, ja otworzyłem drogę na Paryż. Poświęcenie wojsk Tymura. Jeszcze Polakowi bunty tłumie, no nie. Dobra, oni się chyba na mnie tutaj ostro widzę cofają. Paryż patek coś. Dobra, oni tu ze mną ostro chcą się bić. Ej, to serio, tutaj oni wszystko na mnie rzucili, wszystko. Ej, to może ja się po prostu stąd wycofam. No tak, wycofuj się. Nie, ty tam ich zajmuj, wiesz. Tylko po prostu tam baw się z nimi. No Anglika to ja miażdżę. Ej, w sumie to ja spalę Paryż.
No stack wipe'a chyba dostanie. Co? Zrobiłem Anglikowi stack wipe'a, sorry. Dawaj desant zrobimy. No róbcie desant, oni są mną zajęci, róbcie desant. Róbcie desant. Rób desant. Róbcie desant, no róbmy ten desant, no. Rób desant. Już robimy desant. Oni mnie okrążają z każdej strony. Czekajcie, to teraz... Pan też masz przejście przez Polosk. Jeśli teraz we mnie wbiją tutaj, to mnie zmiażdżą. A Frankia bez generała. To już jest YOLO War, taka wiecie, totalna. Tymur broni! Tymur broni! Walcz, potworze, walcz. Jak tam, co tam? No, byśmy to spisowali na dzisiaj i moglibyśmy jeszcze do raz zagrać. Tak? O, to dobrze. Ja mam propozycję, żeby Nizerydzi dołączyli do naszego sojuszu i walniemy Andaluzję. W ogóle zróbmy koalicję jako Andaluzję. Ja chciałem powiedzieć, że Wielka Brytania zaczyna się robić zieloną wyspą Europy. No, bo tak powinno być. I w sumie to jest dziwne, że Irlandii nie robisz. No, no najpierw chciałem dewołować prowincje, które są tanie do dewołowania. Jezus Maria, jakie straty! Jakie straty? 1 400 000 na milion zabitych. Kontynuacja tego starcia będzie dopiero w piątek. Dajcie znać w komentarzu, czy taka forma montowana ze streama wam się podoba, bo to jest coś nowego. I macie tutaj 8 godzin rozgrywki upchane w 30 minut, co dość ciężko jest zrobić, ale mam nadzieję, że te najciekawsze momenty tutaj zostały uchwycone. No i jest to zrobione w ten sposób, że nie gubicie się w rozgrywce. Jak się podobało, to zostawcie lajka, napiszcie komentarz, ewentualnie sugestie, co mogę zrobić lepiej.